Proszę Państwa, chciałbym dzisiaj na tej naszej wspaniałej uroczystości powitać naszego wspaniałego pana burmistrza Dariusza Zielińskiego. Proszę Państwa, gorące brawa dla Dariusza. Witam również przewodniczącego Rady Miasta, pana Zbigniewa Bugno. Już go Państwo widzieliście. Witam również panią Erwinę Ryszperec. Ja myślę, że nie trzeba przedstawiać pani Erwiny. Jest przedstawicielką sejmiku województwa mazowieckiego. Witam wszystkich prezesów klubów, witam wszystkich radnych, wszystkich Państwa gości, którzy dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Proszę Państwa, chcielibyśmy, nie ma żadnej imprezy, jeżeli nie ma sponsorów. Dlatego też chcielibyśmy dzisiaj podziękować naszym sponsorom, może skromnym upominkiem, ale ten upominek to będzie wizerunek naszego stadionu. Jak Państwo widzicie, przez 10 lat z Ryżyska udało nam się zbudować boisko ładne, także taki pas startowy już jest, to samoloty to już dzisiaj to jest mały wikus. Proszę Państwa, będziemy wyczytywali tutaj po kolei. Dla Zdzisława Wazarczyka, prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej. Był pan prezes, musiał odjechać, ale wręczał tutaj zawodnikom puchary za zajęcie trzeciego miejsca w Mazowieckiej Lidze Piłki Nożnej. Ja może przeczytam formułkę, która istnieje na wszystkich tego typu zdjęciach. To jest podziękowanie dla nazwisko imię za okazaną pomoc przy organizacji dziesięciolecia KS Nadstan. Takie krótkie motto. Dzięki przyjaznej dłoni ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja celów i zamierzeń. A to jest dosłownie to, co tutaj się dzieje i co sponsorzy nam zaoferowali. Paweł Maciejewski, dyrektor Ośrodka Sportu w Górze Kalwarii. Zapraszamy. Proszę panie dyrektorze, dziękujemy za pomoc. Pan wiceburmistrz Jan Wysokiński. Zapraszamy. Dziękujemy panie Janie za pomoc. Pan dyrektor Bogdan Wrochna. Widziałem, że był. Jest pan dyrektor. Proszę bardzo. Dziękujemy za tyle, prosimy o więcej. Pan burmistrz Dariusz Zieliński. Zapraszamy panie burmistrzu. Także dziękujemy również panie burmistrzu za tyle i prosimy o więcej. Pan Piotr Siegoczyński, prezes Mazowieckiego Związku Kickboxingu. Prosimy panie prezesie, żeby pan nie zapomniał naszego widoku tutaj wspaniałego. Pan Witold Barna, trener naszej drużyny młodzieżowej. No i nie odjeżdżaj. Pan Maciej Sobolewski, trener drużyn 95 rocznik i 2001 i 2003 i 2004, a jeszcze mu dołożymy chyba trochę. Naprawdę z wielkim poświęceniem, ale do tego jeszcze wrócimy, do tego naszego pana trenera za chwilę. Pan Tomasz Bąk, trener kickboxingu. Również jak już wspomniałem, od 94 razem jesteśmy. Pan Antoni Kobus. Dobry jest. Biegnie, wiadomo, że jest na obiekcie sportowym i odpowiednio się zachowuje. Gratuluję panie dyrektorze. I prosimy o więcej. Oczywiście to stała formułka. Pan Zbigniew Szek. Proszę Zbyszkowi, dziękuję ślicznie. Mirosław Gorbaczuk, też widziałem był. Pan przewodniczący Rady Zbigniew Bugno. Proszę Zbyszku, żebyś nie zapomniał. Pani Beata Skolimowska-Płaczek. To była pani, która opiekowała się tym zespołem tanecznym, który tak wspaniale tańczył. Pan Edward Przybysz.
Proszę bardzo, panie. Dziękuję ślicznie. Pan Jerzy Pełka. Dziękujemy, panie dyrektorze. Pan Marek Sipak. Pan służy tutaj transportem, dowozi dzieciaków na mecze. I to poważne mecze na Ligę Polską. I nie tylko, również na nasze mecze, do Siedlec i dalszej odległości. Dziękujemy, Marku. Myślę, że niedługo będziemy jeździli trochę dalej. Pani Ewa Sobiepanek, skarbnik gminy Góra Kalwaria. Ja to mówię pani minister finansów Góry Kalwarii. Proszę, pani minister. Dziękuję ślicznie. Pani Grażyna i Jacek Glińscy. Proszę, panie Jacku. Ci, którzy coś mają do czynienia z młodzieżą, to zdają sobie sprawę, jaka to jest ciężka praca z tą młodzieżą. Dlatego też chcielibyśmy w to dziesięciolecie docenić naszych trenerów, wspaniałych trenerów, którzy naprawdę, ja jestem przekonany, bo zresztą widzę po wynikach, naprawdę wkładają bardzo dużo pracy i potrafią stworzyć rodzinę w drużynie, a to dopiero większe sukcesy. Bo jeżeli nie ma takiej możliwości, nie ma tych zdolności trener, żeby stworzyć rodzinę, tak jak to kiedyś zrobił świętej pamięci trener Górski, to nic z drużyny nie będzie. I to chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować naszemu trenerowi, pierwszemu trenerowi naszej drużyny piłkarskiej, panu Maciejowi Sobolskiemu. Zapraszamy. Taki skromny upominek, Maćku, od zarządu klubu, żebyś pamiętał, czy było te 10 lat. I Maćku, mam nadzieję, że z drużyną niedługo dojdziemy coraz dalej. Ja mam nadzieję, że niedługo Atlas, a później piąta liga, czwarta, trzecia i tak dalej, i tak dalej. Nie no, tak daleko nie mierzymy. Zapraszamy trenera. Jeżeli jesteśmy przy piłce nożnej, to naszego trenera drugiego, Witka Warner. Dziękujemy, Witku, za pomoc. Mam nadzieję, że będziesz długo, długo z naszą drużyną. Proszę, jaki skromny upominek. Zapraszamy trenera Tomasza Bąka. Tomku, również gratulujemy. I mam nadzieję, że będziemy jeszcze długo, długo współpracować. Życzę jak najwięcej zawodników. Tutaj Tomek ma troszeczkę łatwiejszą jakby sytuację, bo ma indywidualnych zawodników. Nie musi tworzyć rodziny. Indywidualny zawodnik, wychowany, tak jak zresztą widzieliśmy dzisiaj na ringu. Frankowska, od początku zawodniczka wychowywana przez Tomka. No i widzieliśmy dzisiaj efekt. Myślę, że efekt był wspaniały. Czy był wspaniały efekt, bo nie widzę braw dla Tomka. Jego zasługa, 100%. My jako zarząd tylko jesteśmy tutaj do pomocy, oni robią, te trenerzy robią tą główną robotę w klubie. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, nie będę Państwa zanudzał o sukcesach klubu, bo ci, co Państwo chcecie się, interesujecie się klubem, to żaden problem, bo wchodzi się na strony Kickboxingu, Nadstal, czy druga strona jest, Maciek Sobolewski prowadzi, Futbolowo Nadstal. Także tam są pełne informacje na bieżąco o sukcesach klubu, także proszę wchodzić na te strony, będziecie Państwo mieli pełną informację na temat klubu. Klub sportowy Nadstal, Krzaki Czaplinkowskie. Proszę o przyjęcie naszych serdecznych gratulacji z okazji dziesięciolecia klubu sportowego Nadstal. Z radością obserwujemy rozwój klubu oraz starania jego władz, aby zrzeszeni w nim młodzi sportowcy mieli godne warunki do pracy i treningu, a kibice mogli być świadkami ciekawych wydarzeń sportowych. Sport kształtuje charakter, uczy wytrwałości, konsekwencji, odwagi wygrywania, ale też godnego znoszenia porażki. Dla wielu młodych ludzi sport może być drogą do wielkich sukcesów na arenie krajowej i międzynarodowej, a dla każdego na pewno jest doskonałą szkołą życia. Wyrażamy głębokie uznanie wszystkim trenerom i władzom klubu za ogromny trud wychowawczy, zaangażowanie i wielkie serce włożone w pracę z młodzieżą. Wasz wysiłek owocuje sukcesami, a podejmowane działania są niewątpliwie powodem do dumy
dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Życzymy wszystkim, którzy związani są z klubem Nadstal, pomyślnej realizacji założonych celów i satysfakcji z osiągniętych sukcesów sportowych i organizatorskich oraz pomyślności w życiu osobistym. W podpisie burmistrz miasta i gminy Góra Kalwaria Dariusz Zieliński oraz moja skromna osoba. Pozwolę sobie wręczyć jeszcze Zenku. Z okazji 10-letnia klubu sportowego Nadstal serdeczne gratulacje oraz wyrazy uznania za wieloletnią pracę. Dla pana Zenona Nadstawnego, inicjatora i założyciela klubu sportowego Nadstal. Szanowni Państwo, drodzy goście, dzisiejsze spotkanie nasze jest świętem sportu tutaj w Krzakach Czaplinkowskich, ale myślę, że jest również świętem sportu w naszej gminie. Pan Zenon Nadstawny w swoim wystąpieniu powiedział rzeczywiście, że tutaj były kiedyś krzaki i chyba pasuje bardzo słowa piosenki, którą wszystkim znamy, golców, że dzisiaj jest siedlisko, kiedyś będzie San Francisco. I myślę, że parafraza tych słów bardzo pasuje do tego terenu. To rzeczywiście 10 lat temu były krzaki, ugory, pola nieuprawiane. Przez te 10 lat udało się stworzyć piękny ośrodek sportowy, który służy mieszkańcom Krzaków Czaplinkowskich, służy mieszkańcom naszej gminy, ale przede wszystkim jest już ośrodkiem znanym nie tylko w naszym powiecie, ale i na Mazowszu. Tutaj odbywają się dziesiątki imprez sportowych. Powiem tylko przykład z ostatniego tygodnia. Dosłownie tydzień temu odbył się wielki turniej Nadstal Cup w piłce nożnej. Proszę Państwa, tutaj gościło ponad 30 zespołów z Mazowsza, z całego Mazowsza. Ostrołęka, Łowicz, Warszawa, Prońsk. W tej miejscowości tu przyjeżdżają i właściwie muszę powiedzieć, że słyszymy tylko same zachwyty, że taki obiekt jest obiektem niepowtarzalnym, kameralnym, że nawet wielkie stadiony temu nie dorównują. Żeby taki obiekt powstał, to nie tylko są potrzebne pieniądze. One są nieodzownym narzędziem, ale przede wszystkim wszystko zależy od ludzi. I myślę, że potrzebne są marzenia, potrzebne są plany. I właśnie takie marzenia, Zenku, miałeś 10 lat temu. Udało się to wdrożyć dzięki temu, że potrafiłeś wejść w tą inicjatywę nie tylko środkami, ale całym sercem. Potrafiłeś skupić tutaj ludzi. Rodziny, mieszkańców, to wszystko razem pracowało. Wydaje mi się, że jest to wzorcowy ośrodek, który może być przykładem właśnie dla rozwoju sportu, właśnie takiego, o który nam chodzi, sportu dla dzieci, sportu dla młodzieży. Wiem, bo wielokrotnie z Tobą rozmawiałeś, a jesteś wyjątkowo skromną osobą, że nie robisz tego dla siebie, nie robisz dla własnych ambicji, ale robisz po to, żeby to służyło innym ludziom. Wiem, że w piękny sposób doceniasz swoich instruktorów, trenerów, że w piękny sposób współpracujesz z rodzicami. I wydaje mi się, że to jest wielką, olbrzymią wartością, bo te przyjaźnie tu na boisku, te przyjaźnie zawarte nawet na ringu, myślę, że będą przez wiele lat procentowały właśnie dobrymi efektami. Także bardzo dziękuję. Myślę, że w pewnym momencie brakuje słów, żeby oddać to, co potrzebuje powiedzieć serce. Ale życzę Ci, żeby kolejne jubileusze, kolejne lata tutaj pozwalały skupić jeszcze większą liczbę rodziców, żeby ten klub był klubem rzeczywiście, klubem środowiskowym i służył jak najlepiej dzieciom i młodzieży. Życzę kolejnych sukcesów, kolejnych pięknych jubileuszy. Dziękuję bardzo. Zapraszamy jeszcze panią Erwinę Ryć-Ferenc. Proszę Państwa, o właśnie. Jest to jedyna wielokrotna olimpijka wśród nas, ale ja o tym, panie burmistrzu, nie zapomniałem, ponieważ wywiesiłem flagę olimpijską. Wiedząc o tym, że będziemy tutaj gościć naszą olimpijkę. Proszę bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie.
Z Zenkiem znamy się już trochę. Faktycznie kiedyś tu były krzaki, nawet działkę chciałam kupić, ale już nie ma miejsca, spóźniłam się. Wszystko jest zabudowane, ale nie o tym. Chciałam powiedzieć, że jeżeli mamy wchodzić w nowy wiek, po 2012, złoty, świetny, jak mówią przekazy, to właśnie tutaj jest przykład tego, że w ten wiek i w tą pomyślność nie wprowadzą nas wielkie korporacje, banki, rząd, nawet samorząd, ale właśnie to państwo stworzycie i do państwa i do takich małych społeczności należy przyszłość. Bo nikt tak się nie umie zorganizować, jak właśnie lokalne społeczności. To jest najlepszy przykład. Oczywiście, że jest lider, a lidera mamy. Mam nadzieję, że jeszcze wymyśli wiele nowych, innych inicjatyw. To, co powstało, jest wspaniałe. I myślę, że jednak dalej, jako taka wspólna rodzina lokalna, będziecie rozwijali się i dzięki wam inni będą brali przykład i również cały kraj będzie się rozwijał. Także życzę wam następnych wspaniałych, nie wiem, perspektyw, wspaniałych inicjatyw, kreatywności i w ogóle wszystkiego dobrego. Dziękuję. Aha, jeszcze tu mam takie, przepraszam, albumy sportowe. Kroniki sportowe, także tutaj, nie wiem, biblioteczkę macie, no ja już sportem się bardzo nie zajmuję, teraz się działką zajmuję i dlatego mam tylko książki. Okej, mogę wyjść? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani Arlino. My jesteśmy takim klubem, że przyjmujemy wszelkie darki, jakie tylko kto może nam złożyć. Oczywiście jest tam taka szkatułka, która mówi, że jak kocha sport, to wspomóż, także liczę na państwa hojność. Może, żeby już dłużej państwa tutaj nie przetrzymywać, a wiadomo, są bary, można już korzystać z barów, jakieś tam kiełbaski zjeść, inne rzeczy, jest sklepik, jest taka mini loteria fantowa, z której zyski wszelkie będą na przeznaczone na klub. I również zachęcam państwa, żebyście swoich maluszków, małych dzieci, wnuczków wysyłali do tych sekcji, które tutaj prezentujemy. To jest aerobik. Wiadomo, że to jest dyscyplina bardziej taka już dla kobiet w średnim wieku, żeby troszeczkę stracić wagę przed wakacjami, oczywiście sylwetkę poprawić i tak dalej. Mamy piłkę nożną w szerokim tego słowa znaczeniu. Mamy. No ja też, dlatego założyłem sekcję, żeby spróbować coś stracić. Ale jestem zwolennikiem, że to, co zyskano, to lepiej nie tracić za mocno, bo po co to wcześniej zyskać. Piłka nożna, jak wspomniałem, w szerokim tego słowa znaczeniu. Mamy ligę amatorską, którą notabene zaczęliśmy tutaj na Krzakach Czaprynkowskich. Byłem głównym inicjatorem założenia tej ligi szóstek. I do dzisiaj ta liga prosperuje bardzo dobrze. Nasza drużyna cały czas jest w czołówce. No i są drużyny młodzieżowe. Kickboxing, który mieliście państwo tutaj już okazję zobaczyć. I chcielibyśmy nową sekcję. Jak państwo widzicie tutaj, gdzie jest namiot, jeden kort już jest czynny, drugi również będzie czynny. Będziemy mieli dwa namioty, dwa korty tenisowe. Zapraszamy. Zapraszam przede wszystkim trenera jakiegoś, żeby mógł poprowadzić taką sekcję, bo wiadomo, że żadna sekcja nie może istnieć, jak nie ma trenera. Jeżeli znajdzie się trener, są dwa korty posażone, także myślę, że ta dyscyplina zacznie się również w naszym klubie rozwijać. Proszę państwa, dalszą część zaraz przejmie orkiestra, będzie można się tutaj pobawić do późnych godzin wieczornych, także zapraszam państwa do uczestnictwa, do korzystania ze wszystkiego, co jest na obiekcie.
stanów mniejsze, to przyjdziemy. Pójdziemy na hot doga, co? Dobrego na telewizję patrzę. O! No cóż, jest fajny gość. Choć myśl ludzi działa, nie odnajdziesz mnie, Selawin.